Co może się nie udać? Kto mnie będzie chciał dzisiaj oszukać? Jak ja muszę odpowiedzieć na tą, czy na tą, czy na tą zaczepkę? Po czym zdajemy sobie sprawę, że... O! To w ogóle nie o to chodzi. Jeśli chcemy dokonać jakiejś zmiany w życiu, potrzebujemy do tego uważności, potrzebujemy do tego energii, którą często potrzebujemy zabrać z rzeczy, które nas całkowicie nie wspierają. Witaj na kanale Droga Wyższej Świadomości. Ja się nazywam Jacek Zmarzlik i pomagam ludziom stawać się bardziej autentycznymi wersjami siebie. W tym odcinku będę rozmawiał na ten temat, czym jest zmiana. Wiele ludzi zastanawia się, czym dokładnie jest zmiana, albo podchodzi do tego tematu w taki sposób dosyć asekuracyjny, dosyć bezpieczny, na zasadzie chcę się całkowicie zmienić, ale jednocześnie będę pamiętać o tym zdarzeniu, o tym zdarzeniu, o tym zdarzeniu, o tym zdarzeniu, ale jednocześnie chcę zamanifestować zupełnie inną wersję rzeczywistości. I się dziwią, dlaczego im to nie idzie. Dlaczego są w tym samym punkcie odniesienia, jakim byli rok, dwa lata temu czy pięć lat temu. I myślą, że przecież starają się, wykonują dużo powtórzeń, jakby to nie brzmiało w materii, ale jakby te ich działania sumaryczne, jakby popatrzeć na nie z lotu ptaka, nie za wiele się poruszają do przodu. I bardzo ciekawym punktem odniesienia porównującym tą sytuację mogłaby być samochód, który jedzie i ma określoną ilość prądu na pokładzie. Można to porównać do naszej energii. No i ten samochód ma w oponach ma turbosprężarki. No i te opony na skutek jakichś różnych zdarzeń, przez które ten samochód przejeżdżał, no zostały przedziurawione. W związku z tym ilość prądu, który samochód musiał generować, musiał przekierowywać część prądu do tych turbosprężarek, które produkowały nadprodukcję powietrza, przez co samochód sobie jechał normalnie. Nie przekładało się to na jakość jego życia, potencjalnie. I część ludzi bardzo w podobny sposób żyje. Mówi, że wszystko jest dobrze, jakoś tam się żyje, jakoś wiążą koniec z końcem, jakoś dają radę. A wygląda to często na ten sam sposób, że opony są podziurawione jak sito i po prostu całą energię życiową, całe to chi, ta osoba swoje poświęca na to, żeby jakby rekompensować straty powietrza w tym przykładzie, czyli pamiętać o wydarzeniach, które ją w jakiś sposób skrzywdziły, zraniły, potoczyły się nie po jej myśli, spowodowały u niej jakiś rodzaj stresu, strachu bądź złości na drugą osobę. No i to wygląda tak samo jak w przypadku tego samochodu. Taka osoba ma do dyspozycji, załóżmy, 100 jednostek uważności, które są jej energią, które mogłaby przekierować na proces kreacji nowego życia swojego, jakie by chciała w głębi serca osiągnąć. No i ta osoba po prostu robi tak, że pamięta o tym zdarzeniu, tu już schodzą dwa punkty uważności, pamięta o tym, że nie wiem, jakiś Marek ją źle potraktował i że teraz każda osoba, która zachowa się chociaż w
przybliżony sposób, jak wtedy się Marek zachował, wzbudzi w niej od razu bardzo wielką podejrzliwość i w związku z tym każda relacja, która będzie chociaż w jednym procencie przypominać tą relację, co się wówczas wydarzyło, to ta osoba wszystko zaleje napalmem i podpali, że w ogóle nic z tego nie wyjdzie i po prostu jej cała energia będzie przeznaczona na to, żeby analizować rzeczywistość, co może jej się złego wydarzyć i wyszukiwać te punkty, które teoretycznie są dla niej niebezpieczne, przez co jej energia będzie stuprocentowo zaangażowana, żeby cały czas pracować. Ten wewnętrzny komputer będzie cały czas funkcjonował, cały czas się kręcił, żeby tylko wyszukiwać te zagrożenia. A jak wiemy z prawa przyciągania czy prawa rezonansu, to na czym się koncentrujemy, to czym wibrujemy, to czym tak naprawdę jesteśmy, tego więcej zapraszamy do naszego życia. Więc jeśli ta osoba będzie spodziewać się tego, że zostanie oszukana i będzie wysyłać taki energetyczno biologiczny wręcz sygnał z swojego ciała, to będzie wibrować tym lękiem, strachem przed oszukaniem, to jakby więcej takich wydarzeń będzie pojawiać się w jej przestrzeni. Będą się pojawiać zdarzenia, w których będzie mogła się wykazać, że uczyła się tego i tego, jak uniknąć tych zdarzeń, to takie zdarzenia będą się też dużo częściej u niej pojawiać, żeby mogła się wykazać. A ona będzie szczęśliwa, znaczy jej tożsamość będzie to, co się nauczyła, będzie szczęśliwa, że udało jej się po raz kolejny wyprowadzić wszystkich w pole, a ona znowu zwyciężyła i zamyka się w takim kole niekończącym się, że ona jest w całym procesie walki, w ciągłym procesie walki, a wszyscy dookoła uważają, że ona chce z nimi walczyć, więc jakby ta rzeczywistość daje ku temu arenę, żeby się coś takiego wydarzyło. I jednocześnie ta osoba męczy się bardzo na tym, ale uważa, że to jest jedyna możliwa droga do osiągnięcia rezultatu przez walkę, przez to, że rzeczywistość jej nie wspiera, że jest niebezpieczna, że jest czymś niewspierającym jej. Bardzo fajnie opisał to David Hawkins w swojej książce Siła czy Moc, którą z tego miejsca serdecznie polecam. Jest tam to bardzo fajnie opisane. I ta osoba, chcąc zamanifestować nową rzeczywistość, wyjść z tego swojego kółeczka chomiczego, będzie miała problem, bo to będzie na zasadzie takiej, jakby w tym samochodzie, który przywoływaliśmy parę chwil wcześniej, chcielibyśmy włączyć dodatkowo radio i jeszcze by poszło. Chcielibyśmy włączyć dodatkowo telefon, podpiąć pod ładowarkę i patrzylibyśmy, że prąd ładowania jest niebezpiecznie mały, że jest po prostu telefon będzie się ładował 20 godzin. Oj, zastanawiamy się, czemu tak jest. A tu 90% mocy akumulatora, który daje ten prąd, idzie na zasilanie turbosprężarek, żeby utrzymać w miarę pozorne życie, w miarę stabilne życie, mam tu na myśli. W miarę takie z zewnątrz wydające się normalnym. Ale wewnątrz tego człowieka jest ciągła analiza, ciągłe rozkminiania, ciągłe zastanawiania się,
co może się nie udać, kto mnie będzie chciał dzisiaj oszukać, jak ja muszę odpowiedzieć na tą, czy na tą, czy na tą zaczepkę. Że każdą podniesioną rękawicę, na każdą zaczepkę muszę odpowiedzieć. Bo przecież jak nie odpowiem, no to coś się stanie niewiarygodnie wielkiego. A tutaj wypadałoby zadać sobie czasem pytanie, czy to, że my nie zareagujemy na coś, czy coś uznamy, że jest całkowicie niespójne z nami, że po prostu nie mamy potrzeby zabierania głosu w danej sytuacji, to czy coś się stanie wielkiego, bo w przeważającej ilości przypadków wręcz stanie się dobre, że po prostu lekceważąc kompletnie dane zagadnienie, po prostu będziemy bardziej szczęśliwi, bardziej zgodni ze sobą. W wielu przypadkach tak jest. I w tym przypadku, nawiązując do tego, jakby nie patrzeć bardzo dobrego przykładu, jeśli by te turbosprężarki, je już tak upersonifikujmy, one są bardzo zadowolone z tego, jaką one mają wydajność, że one mogą pracować 24 godziny na dobę, że one dostarczają ileś tam powietrza i że one tak super pracują, że samochód dzięki nim jest w stanie stabilnie jechać. I my jako ludzie jesteśmy tak w stanie pracować, działać przez wiele, wiele lat. Po czym zdajemy sobie sprawę, że to w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie tędy droga. A co gdyby zalepić całkowicie te dziury w tych oponach, czyli nawiązując to do sytuacji życiowych, całkowicie wybaczyć w rozumieniu, odebrać swoją uważność i energię, czyli nasz fokus z sytuacji, które nas skrzywdziły, czyli mam tu na myśli nie rozpamiętywać ich po wielokroć, tylko po prostu odpiąć, zabrać z nich swoją energię, zabrać z nich swoją uważność i móc wówczas tą energię przekierować na inne cele. I tutaj tak samo to nazwijmy z samochodem, jak zalepimy te wszystkie dziury w tych kołach, to nagle te turbosprężarki będzie można wyłączyć. Nadal będziemy mogli stabilnie jechać, nadal nam się będzie bardzo przyjemnie jechać, bo te koła będą w całości. Nie będzie trzeba rekompensować tego wylatującego powietrza z tych dziur. I mając do dyspozycji ogromny dodatek prądu, czyli ogromną ilość dodatkową prądu, możemy go przekierować. Nagle podłączamy telefon, patrzymy, telefon się załaduje za 26 minut. Podłączamy nawigację, podłączamy radio i nadal jest rewelacja. I tutaj w naszym życiu wygląda to dokładnie tak samo. Mając taki duży zasób energetyczny, wolności od przywiązań, że to pamiętamy, to rozpamiętujemy, jesteśmy tacy, owacy i tak dalej, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę się zmienić, bo z jednej strony chcemy się zmienić, a z drugiej strony pamiętamy, że to się przecież wydarzyło, to nas warunkuje i przez to się nie możemy zmienić. To jest jakby nasza kotwica, która zabiera nam tą energię i my chcemy kliknąć zmiana na przycisku, a tu mamy napis, że potrzebujemy więcej energii, a całą tą energię mamy poinwestowaną tu, no i jeśli jej nie pozbieramy z tych wszystkich miejsc, nie z powrotem nie scalimy jej do siebie, nie sprowadzimy jej z powrotem do swojego wnętrza, to żadna zmiana tak naprawdę prawdziwa nie jest możliwa.
Możemy o niej wiele mówić, możemy dużo teoretyzować o niej. Ale to tak jakbyśmy w materii nie robili żadnych działań spójnych z naszymi wyobrażeniami, czyli rozmawiali o kupnie Jumbo Jetta, a pracowali 24 godziny kopiąc doły w ziemi. To mała jest szansa na to, że uda nam się tego Jumbo Jetta zakupić. I tutaj sytuacja wygląda bardzo podobnie. Jeśli tą całą energię z naszego wnętrza weźmiemy i przekierujemy na obraz rzeczywistości, jakiej pragniemy doświadczać, to wówczas nagle zobaczymy, jak niesamowite rzeczy się zaczną wydarzać. Ale dopiero wówczas, gdy będziemy mieli co, czym zasilić ten nasz nowy wzorzec nowej rzeczywistości. Bez tego jest to tylko i wyłącznie teoretyzowanie, mówienie, że fajnie by było, że to jest wygląda, że tamto wygląda, ale bez takiej konkretnego pogodzenia się z rzeczami, które nas bardzo mocno drenują energetycznie, nie jesteśmy w stanie wprowadzić żadnej zmiany. Ze względu na to, tak jak pójdziemy do sklepu, pani nam powie, że te awokado kosztują 5 zł. A my patrzymy, w naszym portfelu jest 0 zł. To nie kupimy tego awokado. I bardzo podobnie jest ze zmianą. Jeśli nie mamy możliwości jej zrobić, czyli nie mamy żadnego czasu dla siebie, żadnej energii, całą swoją energię dnia inwestujemy w zupełnie inne rzeczy. Nasza energia myśli jest inwestowana w rozpamiętywanie, w myślenie o czymś, w planowanie, jak uniknąć niebezpieczeństw, ominąć różne niebezpieczeństwa, czy jak nie stracić czegoś, to wówczas nie jesteśmy w stanie przeskoczyć jakby do innego wyobrażenia siebie, bo nie mamy na to energetycznych pieniędzy, tak to nazwę. Bo tak to widzę. Jeśli chcemy dokonać jakiejś zmiany w życiu, potrzebujemy do tego uważności, potrzebujemy do tego energii, którą często potrzebujemy zabrać z rzeczy, które nas całkowicie nie wspierają. Także na tym bym zakończył ten materiał. Jeśli ci się to spodobało, zapraszam do subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka, żebyś dostawał powiadomienia, zostawienia komentarzu pod spodem, co ty o tym sądzisz, jakie ty masz z tym doświadczenia własne. Zapraszam cię również na fanpage'a mojego, jak i do grupy na Facebooku Droga Wyższej Świadomości, jak i jeśli rezonuje to z tobą, o czym mówię, jak to mówię i w ogóle mój przekaz, to również zapraszam cię na moją stronę internetową, do której link znajdziesz poniżej filmu. Tam będzie możliwość również współpracy ze mną w różnych formach, do której też serdecznie zapraszam. Także trzymaj się, widzimy się w kolejnym filmie i miej szczęśliwy dzień.